30 źle wykorzystanych zwolnień lekarskich w Wałbrzychu. Taki jest efekt kontroli zwolnień przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pierwszej połowie tego roku. Kiedy ZUS może zakwestionować nasze zwolnienie lekarskie? ZUS przeprowadza dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Pierwsza polega na sprawdzeniu, czy osoba, która jest na zwolnieniu, prawidłowo z niego korzysta. Nie wykonuje innych zadań, nie wyjechała za granicę w celach zarobkowych czy na wakacje. Drugi rodzaj kontroli przeprowadzają lekarze orzecznicy, którzy sprawdzają, czy korzystający ze zwolnienia rzeczywiście jest chory. Niestety bywa tak, że ludzie wykorzystują zwolnienia po to, żeby podjąć dodatkową pracę, wyjechać na urlop albo wyremontować mieszkanie, co zwykle stanowi podstawę do zakwestionowania prawidłowości wykorzystywania takiego zwolnienia. Kontrole urzędników ZUS prowadzone są wyrywkowo. Urzędnicy sprawdzają, czy dana osoba rzeczywiście jest w domu. W sytuacji, gdy nie zastaną takiej osoby, proszą o wyjaśnienie. Jeśli ktoś ma jednoznacznie zaznaczone w swoim zwolnieniu, że powinien leżeć, to w domu powinien być. Po kontrolach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku myśmy w pierwszym roku odzyskali ponad 4 miliony złotych w wyniku zakwestionowania zwolnień lekarskich, w tym prawie 1 300 000 w samym Wałbrzychu. Co ważne, lekarz wypisujący zwolnienie lekarskie powinien wpisać adres, pod którym chory rzeczywiście będzie przebywał. Jeśli jest zameldowany w innym miejscu niż mieszka, to wpisany ma zostać adres, pod którym rzeczywiście przebywa dana osoba. Podobnie w sytuacji, gdy osoba chora będzie przebywała w czasie zwolnienia u kogoś z rodziny, kto będzie się nią opiekował. Pracownicy ZUS-u na Dolnym Śląsku nadal nie kontrolują naszych kont na profilach społecznościowych. Jak tłumaczy Iwona Kowalska, pracownicy nie mają w pracy dostępu do zewnętrznej sieci internetowej.